Infrastruktura w 2020 roku rozwija się dynamicznie, aczkolwiek nie tak dynamicznie jak w roku ubiegłym. Wpływ ma oczywiście COVID-19. Część inwestycji zostało spowolnionych. Co nas jednak jako branżę bardzo cieszy, to to, że to spowolnienie staje się już powoli przeszłością. Rynek zaczyna wracać do tych poziomów, które przed COVID-em były dla niego charakterystyczne. W tej chwili w całej Polsce jest dokładnie 1224 ogólnodostępne stacje ładowania. To się przekłada na ponad 2300 punktów ogólnodostępnych. To jest na pewno niewystarczająca ilość, ale gdy spojrzy się na ilość samochodów elektrycznych, dla przypomnienia ponad 13 tysięcy, z czego 7 tysięcy to są samochody czysto elektryczne, to widzimy, że ta ilość punktów versus ilość samochodów już nie wygląda tak źle. Mamy nadzieję, że również dofinansowania pojawią się w obszarze infrastruktury. Mamy nadzieję, że dzięki tym dofinansowaniom zacznie się infrastruktura rozwijać jeszcze dynamicznie, bo potrzebujemy zwłaszcza stacji szybkich, takich, które gwarantują nam możliwość poruszania się bezproblemowego, komfortowego po całej Polsce. Zatem reasumując, na pewno to był i jest cały czas ciężki rok dla infrastruktury, ale po raz kolejny należy podkreślić, że elektromobilność jako całość, infrastruktura jako część elektromobilności obroniła się przed kryzysem i dalej rozwija się dynamicznie. Myślę, że od przyszłego roku jeszcze dynamiczniej będziemy obserwować wzrosty na rynku infrastrukturalnym.